Polska Armia. W programie Polska Armia wita Państwa Zbigniew Górniak, ale przede wszystkim chciałbym powitać serdecznie moich gości. Zacznę od szarży najwyższej, porucznik Radosław Hojna-Abarszan. Dzień witam dobry. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam słuchaczy. Podporucznik Sylwester Kmak. Dzień dobry. I starszy kapral Dawid Sujka. Dzień dobry. Witam serdecznie. A wszyscy panowie z 10. Brygady Logistycznej w Opolu. Polska Armia to jest program wyjątkowy, jednorazowy, program świąteczny. Mamy dziś wszak Święto Wojska Polskiego i postanowiliśmy w Radiu Opole, że zaprosimy do tego programu tak zwanych misjonarzy. Tak popularnie mówi się na żołnierzy, którzy wyjeżdżają na misję, pełnią służbę za granicą, aby tam walczyć o wolność, demokrację i pewne humanistyczne wartości. Wiem, że to brzmi bardzo poważnie, ale mamy święto, możemy używać takich słów. Opowiem, poproszę panów o opowiedzenie swoich wrażeń o tym, gdzie byli, co tam widzieli, co tam robili, ale także oczywiście porozmawiamy też o kodeksie honorowym żołnierza polskiego, o tym, czym jest mundur, a także czy za mundurem panny sznurem, a być może w ostatniej godzinie naszego programu, bo potrwa on do 15, pojawi się tutaj redaktor Krzysztof Dobrowolski, nasz kolega z Radia Opole, który podzieli się swoimi wrażeniami z misji wojskowej w Czadzie, w której uczestniczył oczywiście jako reporter, a nie żołnierz. Dzień dobry raz jeszcze, witam panów, dziękuję, że przyszliście. Chciałbym, żebyście opowiedzieli, gdzie byliście na misjach. Może pan porucznik Radosław Hojna-Abarszan. No ja miałem do tej pory, może powiedzieć zaszczyt, bo chyba niekoniecznie przyjemność, to nie jest niełatwa praca, uczestniczyć w dwóch misjach, w 2008 roku w Czadzie na pierwszej zmianie i w 2013 roku w Mali, także pierwsza zmiana. To są kraje afrykańskie, Czad, Mali. Nie bardzo przypuszczam, że no, przeciętny słuchacz, ja na przykład miałbym kłopot ze wskazaniem ich na mapie Afryki. Wiem, że Czad leży gdzieś w środku, Mali to jest jakieś malutkie państewko. Dokładnie, dokładnie tak. Trzeba wziąć sobie mapę kontynentu afrykańskiego i po środku położyć palec. No i wylądujemy wtedy właśnie w Czadzie. Czad dosyć duże, rozległe państwo. I mimo, że Mali jest też państwem afrykańskim, którym o wiele rzadziej słyszeliśmy, jest ono chyba ponad dwukrotnie większe od obszaru Polski. To jest tak jakby ponad dwie Polski złączyć wąskim przesmykiem. Tak, to jest potężny obszar terenowy. Tak. A proszę powiedzieć, co w Czadzie i co w Mali szukał polski żołnierz? Po co pan tam pojechał? Z kim? Dlaczego? Co tam się działo? No, polski żołnierz jest wszędzie tam, gdzie go potrzebuje Polska, tak? Rząd, gdzie nas wyślą, tam będziemy wykonywać nasze obowiązki. Co tam się działo? No, w Czadzie, Czad to była typowa misja pokojowa, czyli Armia Polska uczestniczyła tam wraz z innymi siłami zbrojnymi Unii Europejskiej w charakterze, można powiedzieć, ochroniarzy, ludzi, którzy uciekali z Darfuru sudańskiego, uchodźców, tak, była taka sytuacja kryzysowa, walki etniczne. Sudan się podzielił. Dokładnie. I zaczęli się między sobą bić. I co, ci uchodźcy uciekali do Czadu? Uchodźcy uciekali na zachód od swojego państwa, do Czadu, przekraczali granice i tam takie przejściowe obozowiska sobie organizowali na terenie pustynnym, ale niestety dochodziło do takiej sytuacji, że ich prześladowcy także przekraczali granice i że tak powiem, w ramach pościgu no, dopadali ich już na terenie Czadu. Rozumiem, że rząd Czadu był za słaby, żeby zapewnić ochronę tym uchodźcom. I właśnie to był taki trudny okres dla tego państwa w 2008 roku. Państwo było trochę zdestabilizowane, tam doszło do próby przejęcia władzy i obalenia prezydenta.
ten typowy afrykański chaos. Tak, dokładnie. To znamy z historii z innych filmu. Państw afrykańskich i z filmów. Ten przewrót się nie udał. Tutaj Francja bardzo mocno militarnie zainterweniowała i udało się. Czad był kiedyś jej kolonią, więc czuła się zobowiązana. Tak, mają także tam chyba swoje interesy i wspierają ich, tak, w związku z tym. No i nie doszło do obalenia władzy, ale państwo było na tyle słabe, że nie umiało zapewnić bezpieczeństwa tym uchodźcom na terenie swojego kraju. Stąd wojska Unii Europejskiej do ochrony. Dokładnie tak. Udało się wam ochronić tę ludność? No odkąd pojawiły się siły Euforu, ponieważ najpierw były to siły Euforu, no zawsze tragedia się zakończyła, tak? To znaczy już nie byli w stanie tamci ludzie podjąć jakichkolwiek działań zbrojnych. Pan mówi tragedia, czyli rozumiem, że wcześniej dochodziło tam do ludobójstwa. Mordowano tych uchodźców. Ponad 100 tysięcy ludzi zginęło podczas tych czystek. 100 tysięcy? Tak, mówimy o takich liczbach. O 100 tysięcy. To nie jest tragedia jakaś lokalna. To niech wyobraźmy sobie, ile to jest ludzi, tak? Którzy, prawie tyle, co w powstaniu warszawskim. Którzy zginęli, tak. No, dlatego tutaj Unia Europejska musiała podjąć taką decyzję i wysłać jakieś siły, które zaprowadzą tam porządek, żeby ludzie i po prostu przestali ginąć. I to było w 2008. Tam był ten nasz dziennikarz, który w trzeciej godzinie tutaj zawita i nam opowie. Amali. Skoro pan jest przy głosie w tej części audycji, to jeszcze niech pan pozostanie. Porucznik Radosław Hojna Abarchan opowiada teraz o swojej misji w Mali. Mali, także afrykański równikowy kraj o bardzo dużej powierzchni, który ma także zróżnicowanie etniczne w swoim obszarze. No, co nie ułatwia, że tak powiem, utrzymywania w jedności całego państwa. No i w 2003... Kłócą się ciągle między sobą i walczą. Dokładnie, tak, tak. No ale jak widać, Polska jest jednolitym krajem, u nas też się wszyscy kłócą. Ale nie sięgamy po broń, nie mordujemy się. Oczywiście. To jest kłótnia na Facebooku. Czasami oczywiście. Tylko ktoś nie przyjdzie do kogoś na gryla, bo ten jest. No i w 2013 roku islamiści postanawiają założyć na północy Mali swój kalifat, wprowadzają prawo szariatu, giną ludzie, obcinają dłonie, kaleczą kobiety. No i Malijczykom to się nie podoba, tak? Ponieważ Malijczycy mają bardziej takie usposobienie pokojowe. Przeciętny Malijczyk różni się od Czadyjczyka właśnie tym. Czad to jest taki kraj, państwo takich bardziej wojowników. Natomiast Malijczycy są bardziej spokojni i otwarci na otoczenie, więc im w ogóle nie pasowało to, że ktoś im zmienia dotychczasowy styl. Wezwali Europę na pomoc. Bycia i wezwali Europę na pomoc, dokładnie tak. Pierwsza podjęła interwencję Francja i powstała natychmiast, żeby wyprzeć militarnie islamistów z północy kraju, a następnie siły Unii Europejskiej organizują misję treningową mającą na celu odtworzenie armii czadyjskiej, stworzenie nowych struktur, szkolenie ich tak, aby mogli sami w przyszłości bronić swojego obszaru. Zróbmy przerwę, teraz muzyka, potem oddam głos kolejnym panom żołnierzom. No to teraz kolej na następne wspomnienia z misji. No, kierując się szarżą, przepraszam pana kaprala, że jeszcze chwilę poczeka, oddam głos teraz porucznikowi Sylwestrowi Kmakowi, który opowie o swoich misjach w Iraku i w Afganistanie. Gdzie pan pojechał najpierw i dlaczego? No, pierwsza misja to już tak parę dobrych lat temu w Iraku, na czwartej zmianie w 2005 roku. No i później kolejna misja w Afganistanie, w sumie dwie zmiany, 11-12, taki przełom, bo tam była potrzeba, żeby zapewnić wsparcie logistyczne dla batalionu afgańskiego, tak zwanego Kandaku w języku Dari. No i tam nagle potrzeba było doradców odnośnie logistyki, żeby wesprzeć powstający batalion na terenie Afganistanu, czyli ta tak zwana ANA, czyli Armia Afgańska. No i to była ta kolejna moja misja w Afganistanie, czyli w sumie dwie misje. Irak, Afganistan, to są miejsca, które kojarzą się bardzo
bardzo niebezpiecznie, jako bardzo niebezpieczne, jako miejsca, gdzie można zginąć. Powstało wiele filmów, książek, reportaży, wiele wstrząsających relacji stamtąd. To byłoby banalne pytanie, gdybym zapytał, czy się pan nie bał, no ale czasami najprostsze pytania są najlepsze. Bał się pan jadąc tam? No, ten strach był większy przed wyjazdem, no całe to szkolenie, gdzieś tam oglądanie relacji telewizyjnych, jakichś tam radiowych, no człowiek tak trochę się tym wszystkim nakręca i przed tym wyjazdem, no jest człowiek przygotowany, czuje, że da radę, ale jednak ten strach jest większy. Jak już tam byłem na miejscu, przyjmowałem obowiązki, jakoś to z człowieka tak, no można powiedzieć, zeszło i wtedy już robiło się swoje. Też miałem o tyle to szczęście na tej pierwszej misji, że no to była czwarta zmiana, no nikt z Polaków nie zginął i no nie było takich sytuacji, że no jednak trzeba przygotować no trumnę, żeby kogoś zwieźć do kraju, żeby tam zabezpieczyć tę ewakuację medyczną. Bo przygotowanie trumny to także zadanie także logistyków, tak? Także NSI tak miał swoje zasoby. I rozumiem, że jedziecie na misję, wioząc tam także swoje trumny. No tam no, musiały być przygotowane w razie, no wiadomo, śmierci polskiego żołnierza, no to też ta ewakuacja medyczna, czyli przez Ramstein do kraju było realizowane. Ramstein, tutaj wyjaśnijmy, co to jest Ramstein, no, bo nie każdy słuchacz wie, ja wiem. Baza amerykańska na terenie Niemiec, no przez którą... Lotnicza, tak. Lotnicza, tak. Przez którą odbywa się cała ewakuacja medyczna. Ja widziałem materiały szkoleniowe, jakie pokazuje się żołnierzom przed wyjazdem na misję, zwłaszcza tam, gdzie wybuchają bomby, gdzie jest dużo aktów terroru i rzeczywiście to były straszne materiały, bo to były materiały pokazujące, co dzieje się z ciałem ludzkim po eksplozji. Pan też takie materiały widział? Czy to jest już tajemnica wojskowa? No, znaczy, no nie wiem, ja widziałem takie materiały. Mm. No jednak to dzisiaj, w dzisiejszych czasach, no nawet nie trzeba mieć, nie wiem, jakieś tam z pierwszej ręki tych materiałów. Są one dostępne pewnie w niektórych tam stronach internetowych, no i gdzieś tam ten dostęp. Ja tego tu absolutnie nie potępiam, ja tego mówię, że my sobie tak mówimy, misja, a to nie jest wyjazd na zwykłą wycieczkę żołnierską z grillem i z piwem, tylko to jest wyjazd do służby, która bywa czasami często ponura. Sam pan powiedział, że cieszył się pan, że nie musiał pan nikogo wkładać do trumny. No tak, no jest zawsze niebezpieczeństwo, jest zagrożenie i no mówię, ja miałem, moje doświadczenie jest takie, że przed wyjazdem miałem zawsze większą obawę, prawda, żeby no wszystko załatwić, te sprawy prywatne w kraju, żeby pojechać no, z jakąś taką w miarę spokojną głową, że wszystko mam tu poukładane, że tam już nie muszę się dodatkowo stresować tym, co tam się dzieje w kraju, prawda, w rodzinie, w domu. No i jak już byłem na miejscu, po prostu no, miałem na tyle pracy, że nie musiałem dodatkowo myśleć i stresować się, także robiłem to, co miałem robić na miejscu. I to była czwarta zmiana, tak? Czwarta zmiana w Iraku, tak. A w Afganistanie, na której pan był? To był przełom 11 i 12 zmiany. A kiedy była ta słynna bitwa w Karbali, która została sfilmowana? Oglądaliście panowie ten film? Pan Kapral tutaj kiwa głową, że tak. Co pan o nim powie? Prawdziwy? Oddał? Nie wiem, nie byłem w tym miejscu, nie uczestniczyłem w tych walkach, więc trudno mi się wypowiedzieć, czy tak było. Ale film wstrząsający pokazuje no, odwagę i waleczność. Nie, ale dlatego pytam, że czasami tak jest, jak na przykład policjanci oglądają film o policji, mówią, nie, to bzdura, zupełnie nasze posterunki tak nie wyglądają, to są jakieś lofty wypasione, my pracujemy w zupełnie innych warunkach, my się tak nie zachowujemy, my mamy inny język, mamy inne gesty i tak dalej. Tu pytam tak z ciekawości, czy pewne... w jakiś wierny sposób ten film oddał, no film, który był przebojem kinowym i był rzeczywiście wzruszający, tak jak pan mówi, poruszający może i budujący w mocny sposób, czy on oddał atmosferę misji, atmosferę wasze zachowania, język, styl bycia? W pełne szczegóły pewnie się różniły, bo pewna wiedza jest troszeczkę inna, inaczej odzorowana. Na potrzeby filmu wiadomo, że trzeba troszeczkę
zwiększyć pewne efekty, podkręcić, tak dokładnie. Aczkolwiek film był zrealizowany, no widać było, że twórcy jednak przyłożyli rękę do tego, żeby dowiedzieć się od żołnierzy, jak się zachowują, jak się ubierają, bo też było widać, że pewne części umundurowania były skopiowane właśnie z tego, jak żołnierze nasi ubierali się na przykład w Iraku. Więc pod względem efekciarskim i takim odbiorze bardzo fajnie się oglądało. Przynajmniej dla mnie. Panowie, chwila przerwy, muzyka, wracamy do tematu za kilka minut. Skończył starszy kapral Dawid Sujka, więc niech pozostanie przy głosie. Pan był na misji? W Iraku. W Iraku. Kiedy? Ja byłem na 11 zmianie, czyli na zmianie, która sprzątała w cudzysłowie wszystko to, co polska armia przywiozła do tego kraju. Co tam takiego było do posprzątania? No, chociażby pojazdy trzeba było spakować, zabezpieczyć, wszystkiego rodzaju umundurowanie, które pozostało, wszystkie magazyny generalnie. Rozumiem, że to już była nasza tam ostatnia zmiana? Tak, to była ostatnia zmiana. Aha. Czyli można powiedzieć, że to była taka no, najbezpieczniejsza ze zmian, bo już nie musieliście tam walczyć, tylko... Tylko się pakować, tak? Tak, tak. Ja byłem tam na etacie magazyniera, więc ja zajmowałem się stricto pakowaniem magazynu i przygotowaniem mienia do wysyłku do kraju. Wie pan co, od razu mi się przypomina taki stereotypowa postać magazyniera z amerykańskich filmów. On ma zawsze cygaro, gdzieś tam kilka butelek whisky schowanych i jest takim facetem, który wszystko potrafi załatwić i wszyscy mu się muszą podlizywać. Rozumiem, że to tylko film. To tylko film. Na pewno tam nie ma whisky, cygaro może czasami po południu, ale tak to tam jest ciężka praca w ciężkich warunkach, w wysokich temperaturach, więc... Długo pan był na tej misji? Ja byłem no, 2 miesiące. Te dwa ostatnie miesiące tej intensywnej, najcięższej pracy. Spakowaliście się, wsadziliście te wszystkie skrzynie do samolotów i do Ramstein, tak? Tak, tak. Część było drogą lądową. Na statki, a część było właśnie drogą powietrzną pakowane. Panowie, a co was skłoniło do wyjazdu na misję? Czy w ogóle wyjazd na misję jest obowiązkowy, czy dobrowolny? Pan porucznik Radosław Hojna, Abarsza. No, generalnie jest dobrowolny, tak? Żołnierz wyraża chęć uczestnictwa w tej misji, nikt nikomu pistoletu do głowy nie przestawia, żeby pojechał na daną misję. No jak to się mówi, z niewolnika nie ma pracownika, tak? Natomiast no, każdy żołnierz, bo i żołnierze nas słuchają, wie, że są sytuacje, które czasami zmuszają człowieka do podjęcia takich, a nie innych decyzji. Można powiedzieć, że czasami przełożeni w nieformalny sposób też się to wielokrotnie zdobywają jakiś wpływ na swojego podwładnego, ponieważ potrzebują go tam w tym rejonie, wiedzą, że tam się sprawdzi i zrobi dobrą robotę, więc w jakiś sposób starają się go motywować do tego. Tak, tak, czyli jakieś no, na zasadzie wykonać, nie dyskutować. Szybszego awansu, tak, nie, bardziej przez motywowanie pozytywne raczej to się odbywa, bo no tak jak mówię, z niewolnika nie ma pracownika, prawda, więc zawsze się próbuje ewentualnie jakąś wizję lepszej przyszłości zaprezentować temu żołnierzowi, jeżeli chcemy go zmotywować do tego, żeby jechał, a na przykład jemu to nie pasuje, bo ma sytuację rodzinną, małe dziecko i tak dalej, różnie to bywa. Natomiast zazwyczaj są to ochotnicy, nie spotka się raczej takiego, który powiedział, przyjechałem tutaj na siłę, tak. A co decyduje o podjęciu tej decyzji? Rozumiem, że także, no skoro, także pewna wizja awansu, czyli szybszej dodatkowej gwiazdki, na przykład na pagonie lub belki, ale chyba też zarobki. No oczywiście gdzieś tam kwestie finansowe w tym procesie decyzyjnym każdego z żołnierza też występuje, ponieważ no jeżeli jest to obszar objęty działaniami wojennymi, jest bezpośrednie zagrożenie życia, tak jak w Afganistanie, no ten dodatek jest znaczący i na pewno wpływa na budżet tego żołnierza i nie oszukujmy się, ten element też jest w tym procesie decyzyjnym bardzo, bardzo istotny. Natomiast najważniejszymi... Przepraszam, a czy ten dodatek, czy to wynagrodzenie zależy od właśnie stopnia niebezpieczeństwa, zagrożenia, stopnia ryzyka na misji?
Można tak powiedzieć, ponieważ jest dodatek wojenny, czyli kiedy żołnierz przebywa na terenie objętym działaniami wojennymi. Jest to taki tak dodatkowy, że tak powiem, suplement właśnie, ale są także misje pokojowe czy szkoleniowe, gdzie bezpośrednie zagrożenie życia nie występuje. No nasi chłopcy obecnie na przykład, jest polski kontyngent w Rumunii, prawda? No i... A co my robimy w Rumunii? No, w ramach tej wzmocnionej obecności, tak, tak jak Amerykanie są na flanki wschodniej. Flanki wschodniej, no to też... Zwłaszcza teraz, gdy Rosjanie szykują te swoje ćwiczenia Zapad, tak? Może nie jest to bezpośrednio związane z ćwiczeniami, jest to bardziej szersze działanie NATO i Polski. No i w ramach tego działania wysłaliśmy też kontyngent do Rumunii. Nasi żołnierze stacjonują w Rumunii, szkolą się tam, przygotowują ewentualnie. No i no jest to misja, na której no akurat ten dodatek nie występuje, ponieważ tam występuje coś Rumunii rodzaju... do nas nie strzelają, lubią nas. No. To bardzo fajny naród. Czyli jest dodatek wojenny i coś w rodzaju też rozłąkowego, tak? Tak w cudzysłowie można powiedzieć, tak? Nie jestem finansowcem, dokładnie nie pamiętam, nie z czego składa się. Nie będę was pytał o zarobki, to... bo tak, to są sprawy tak delikatne. Jak mówię, jest zawsze to istotnym argumentem, niemniej jednak nie jest to najważniejszy argument, kiedy żołnierz decyduje się ale przepraszam, panie pomocniku, skoro mówiliśmy tutaj o tym, że często ten dodatek wojenny jest uzależniony od stopnia ryzyka, to powiedzcie mi, która z tych czterech misji, o których tu mówiliśmy, czyli Irak, Afganistan, Mali i Czad, była najbardziej niebezpieczna dla polskiego wojska? To Afganistan. 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 Dlaczego? Jakby pan w kilku zdaniach mógł mogę powiedzieć, jak poruszyć Sylwester Kmak. Tak, jak to tam się rozwijało, no, bo już tam no, między bazami polskie wojsko poruszało się tylko Rosomakami, które no, były w stanie w większości przypadków no, przyjąć jakieś tam te miny pułapki, tak zwane IED. Często też transportem powietrznym, helikopterami, no bo to były najbezpieczniejsze formy no, przemieszczania się wojska. No, w Iraku jeszcze można było za bazę wyjechać nawet pojazdami, no, no, na pewno nie tak opancerzonymi jak Rosomaki. Zwykłą ciężarówką na przykład. Na tak? przykład, bo jeszcze wtedy w Afganistanie już byście nie wrócili. W Afganistanie już po tam kilku zmianach już to było niemożliwe. No, dlatego ze względu na no, trudne warunki terenowe, częstotliwość ataków i jednak skuteczność tych ataków. Także to wymusiło na wojsko, żeby odpowiednio reagować na tę sytuację. Panowie, zbliża się pełna godzina i mija pierwsza godzina naszej audycji Polska Armia. Zrobimy sobie przerwę na wiadomości, na pogodę, na muzykę, a potem wracamy do tematu, bo jest o czym rozmawiać i jest z kim rozmawiać. W drugiej godzinie programu Polska Armia. Raz jeszcze witam Państwa Zbigniew Górniak. Przypomnę, że moimi gośćmi są dzisiaj panowie porucznik Radosław Hojna-Abarszał. Witam. Porucznik Sylwester Kmak. Dzień dobry. I starszy kapral Dawid Sujka. Dzień dobry. I wszyscy z 10. Brygady Logistycznej w Opolu rozmawiamy z okazji Dnia Wojska Polskiego o udziale polskich żołnierzy w misjach zagranicznych. Panowie byli w Mali, w Czadzie, to były afrykańskie misje, no i oczywiście w najbardziej gorących, newralgicznych punktach Azji, czyli w Afganistanie i Iraku. I skończyliśmy na tym, dlaczego polski żołnierz tam jedzie i skupiliśmy się trochę tak na takich sprawach finansowych, przyziemnych, że ma dodatek wojenny, dodatek za rozłąkę, że chce awansować. Ale pytanie takie do was, czy zdarza się, że ktoś jedzie na misję, bo po prostu ma taką wewnętrzną potrzebę serca, bo wie, że tam jest zło i temu złu trzeba się przeciwstawić, bo czuje jakąś taką żołnierską powinność, bo mu tak serce podpowiada, sumienie lub poglądy. Pan porucznik Radosław Hojna-Abarszał. Widzę, że chce. Ja myślę, że w 99% przypadków żołnierz polski no, jest żołnierzem z powołania. Tak? Człowiek przychodzi do wojska dlatego, że interesuje się w jakiś sposób militariami, pojazdami pancernymi, mundurem, nie wiem,
coś powoduje. Tak? Nie każdy może być żołnierzem, nie każdy może być księdzem. To jest pierwsza rzecz. Tak? Czyli i oby ludzie... nie każdy był. I trzeba, trzeba mieć też niezłą motywację właśnie wewnętrzną, żeby po pierwsze stać się tym żołnierzem, bo początki są trudne, jest mnóstwo badań, jest mnóstwo... trzeba się przygotować, testów. Są egzaminy, testy i tak dalej, trzeba mieć wewnętrzną motywację, no, więc to jest taki w ogóle pierwszy etap, tak? Czyli ten człowiek chce założyć ten mundur i wziąć broń do ręki, bo go po prostu to w życiu interesuje. Tak? Natomiast następnie, kiedy żołnierz już ma parę lat służby i zdobył pewne doświadczenie, ma taką wewnętrzną potrzebę, żeby się rozwijać, tak? I po prostu pod względem zawodowym. Patrzmy na to z takiego czysto punktu widzenia zawodowego. Potem taki żołnierz chce pojechać w rejon misji, żeby zobaczyć, jak to faktycznie jest na takiej przysłowiowej wojnie, tak? Jak to faktycznie działa, czy ja wytrzymam, czy ja się sprawdzę, czy nie wymięknę. Chce się nauczyć czegoś nowego, pojechać tam na takie stanowisko. Przepraszam, zerwę, te wojny, o których mowa tutaj, wcale nie były takie przysłowiowe. Irak, Afganistan. No, oczywiście, no najbardziej wymagające misje mówi. To jest, można nawet w tej kolejności tutaj względem tych naszych, no to jest Afganistan, Irak, następnie Czad i na końcu Mali, jeśli chodzi o to poziom niebezpieczeństwa. No, dochodzi właśnie żołnierz do tego takiego poziomu samoświadomości, że no, jestem żołnierzem nie po to, tylko żebym siedział w koszarach i brał tą comiesięczną pensję. I coś, i co w nim następuje, że chce. No i dlatego ten proces decyzyjny no, przebiega w człowieku właśnie w taki sposób, że najpierw to jest chęć rozwoju, doskonalenia zawodowego, może i też jakieś poczucie potem dumy, że byłem, ja tam byłem, ja to przeżyłem, ja to widziałem, dałem radę, tak? Pewne poczucie spełnienia jakby. To nie jestem żołnierzem, który tylko założył mundur, ale nigdy w życiu do nikogo nie strzelił, ani do niego nie strzelano, tylko no, chcę być tym bardziej wartościowym żołnierzem. W tym wszystkim też, w tym procesie decyzyjnym, jak już uprzednio mówiliśmy, gdzieś tam te finansowe sprawy też mają... niebagatelne znaczenie oczywiście. Niebagatelne znaczenie. Każdy pracuje dla pieniędzy. Kiedy człowiek no, ma rodzinę, dzieci i nie wiem, weźmy takiego szeregowego, który ma pensję, nie wiem, około 2,5 tysiąca złotych czy 3, nie wiem ile zaraz szeregowy zarabia, coś powiedzmy, że w tych okolicach. Brutto, tak? Tak. No to trudno jest sobie wyobrazić, że za 3 tysiące złotych człowiek pojedzie na wojnę. Tak, tym bardziej, że to jest brutto, czyli na rękę 200. A rodzina może zostać bez ojca. Nie, no trzeba też nie ma o czym mówić. No, prawda. A skoro mowa o rodzinach, jak wasze rodziny zareagowały na wasz wyjazd w niebezpieczne punkty globu? Może pan kapral powie, pan Dawid Sujka. No ja wyjeżdżając do Iraku byłem młodym małżonkiem, więc moja żona, byliśmy na świeżo po ślubie. Ile po ślubie byliście? No byliśmy z niecały rok. Puściła pana? Puściła. Było trudno, długo ją przekonywałem, ale udało się. A czym pan ją przekonywał? Czym ją przekonywałem? Że muszę, że chcę. Słucha nas że... teraz żona? Proszę. Słucha nas teraz żona? Prawdopodobnie tak. Pozdrawiamy i dziękujemy w imieniu Polski, że pani puściła męża na misję. Czym pan ją przekona? Jak ma żona na imię? Anna. Pani Anno, słuchamy teraz. Czym została pani przekonana? No... można powiedzieć, że długo wierciłem dziurę w brzuchu palcem. Po prostu chodziłem, męczyłem, tłumaczyłem. Chciałem się zrealizować, chciałem zobaczyć, jak to jest, chciałem przeżyć coś innego, zobaczyć, jak to wygląda od tej drugiej strony. Nie od tej strony szkoleniowej, tak jak kolega powiedział, tylko od tej strony. No jestem żołnierzem i chcę się wypróbować w życiu, czy prawda? Czy dam radę, czy pęknę, czy to po prostu... piłkarz, który chciałby zagrać wreszcie mecz. Tak, a nie siedzieć tylko na ławce, nie? No, na tej zasadzie. No i w końcu uległa, no. Tym bardziej, że miała świadomość, że to będzie tylko te 2 miesiące i nic dłużej. Nie? A wasze rodziny, panowie, porucznikowie? Znaczy akurat ja do Afganistanu tak wyjazdu nie planowałem, ale byliśmy też w trakcie z żoną tam budowy domu, no i zawsze dodatkowe środki, żeby to skończyć, no się przydadzą. A w jednostce no trochę dłużej by to zajęło zgromadzenie takiej ilości pieniędzy niż wyjazd nagle na misję. Także też powód był ekonomiczny w tym. I udało się przekonać tym, tak? I udało się przekonać. No, pewnie bała się rodzina. No na pewno, ale też no, byli rodzice na miejscu z żoną, także no, myślę, że jakoś to tam... wspierali ją. Tak. A drugi pan porucznik? No ja w 2008 roku miałem o tyle łatwo, że wtedy byłem
tylko głęboko zakochanym facetem, miałem narzeczoną, nie mieliśmy dzieci, mieszkaliśmy co prawda już razem, to przywiązanie było silne, no ale w związku z tym, że dzieci nie było, to ten proces decyzyjny był prostszy, nie, więc specjalnie jakoś nie musiała protestować, może też nie do końca wiedziała, z czym to się je i o co chodzi. Natomiast 5 lat później, kiedy był wyjazd do Mali, zresztą dosyć pośpieszny, normalnie żołnierz się przygotowuje pół roku do wyjazdu na misję, natomiast ta misja była na tyle szybko montowana przez Unię Europejską, że wyjeżdżaliśmy w bardzo skróconym okresie przygotowawczym. I tak naprawdę z żoną miałem 2 tygodnie czasu, żeby omówić sprawę, tak? Przy czym ten proces decyzyjny to pierwsze 3 dni tak naprawdę były. To były bardzo ciężkie 3 dni myślenia o tym, czy jechać, czy nie jechać. Szczególnie, że już mieliśmy dzieci, ja mam 2 córeczki. No cóż, trzeba było, jak tak się składa, że ja znam język francuski, tam był potrzebny oficer też z językiem francuskim. Trzeba było, no to żołnierz pojechał, wykonał swój obowiązek. Natomiast potężnym minusem takiego wyjazdu dla każdego żołnierza, jeżeli ma dzieci, jest to, że ta rozłąka gdzieś tam w głowach dzieci zostaje. Tak? Do tej pory moje córki, kiedy widzą, że jakiś plecak wojskowy wyjmuje z szafy, jakieś gdzieś mundury, coś, no bo na przykład jadę na poligon, na jakieś szkolenie, to zawsze mnie pytają, tata, ty nie jedziesz tam daleko do Mali? I mi się tak to już kojarzy, że jak tata bierze plecak, to znaczy, że go długo nie będzie. I mimo, że były malutkie, to do tej pory im to w świadomości zostało. Tego czasu się nie da odrobić i to zawsze ma ale to ja dopowiem wpływ. Tak, to jest ten minus. Ale plusem zapewne jest to, że mogą być dumne ze swojego ojca. I to moją puentą zakończmy tę część. Muzyka, wracamy do tematu potem. Panowie, skończyliśmy na tym, że no, przekonaliście swoje rodziny, swoje narzeczone, żony, dzieci do tego, że powinniście jechać na misję. Czy słusznie rodziny się obawiały? Czy spotkało was tam coś groźnego? Proszę, opowiedzcie najbardziej swoją niezwykłą, niekoniecznie najgroźniejszą, ale niezwykłą przygodę na misji. Coś, co opowiadacie kumplom przy piwie. Pan kapral Dawid Sujka się zaśmiał. Czyli rozumiem, że to będzie jakaś anegdota zabawna. Nie, skończę. Nie. Z takich sytuacji, no to najniebezpieczniejsze to były chyba ostrzały. Ciągłe, raczej w nocy przerywany sen i uciekanie do schronu, chowanie się przed ostrzałem. To były takie epizody, które kurde jednak podnosiły poziom testosteronu i emocji, kurde, w żyłach. Ale to jak to rozumiem, że ktoś napadał na bazę, tak? Nie. Czy podczołgiwali się mudżahedżini i po prostu... Z moździerzy ostrzeliwali. Z moździerzy? Mhm. No to próbowali się strzelić w rejon bazy i po prostu spowodować jakieś tam szkody. I wtedy was budził alarm, syrena, tak, i wszyscy do schronu, w nocy, tak? Oporządzenie na siebie, hełm na głowę, broń ze sobą i do schronu. A nie było jakichś kontruderzeń poza mur? Jakieś raczej wycieczki siły... nie wychodziły pewnie z noktowizorami? Raczej ja tam byłem magazynierem, więc nie uczestniczyłem w takich wypadach, ale z tego co wiem, to wojska amerykańskie z udziałem wojsk polskich, kurde, próbowali lokalizować takie grupy i przeciwdziałać tym ostrzałom. Likwidować, jak to się mówi eufemistycznie w języku prawdopodobnie polskim. Też. No, tak się mówi, ostrzał ostrzałem, ale proszę sobie wyobrazić, na przykład, no nie wiem, jest ktoś na obozie kajakowym i nagle w pobliżu zaczynają wybuchać pociski moździerzowe. Czyli to pan zapamiętał jako taką traumę. A pan porucznik Kmak? Misja, przypomnę, był na misji w Iraku i w Afganistanie. A jak właśnie kolega mówi, no to też tak mi się przypomina, że no ciągłe, cały czas żołnierz będąc tam ma broń przy sobie. Czyli jak kładę się spać, nie oddaję gdzieś tam do magazynu pod opiekę tą broń, tylko mam gdzieś przy sobie. Pod łóżkiem, broń długa, broń krótka, jeszcze przemieszczaniu się na misji w Afganistanie, 8 magazynków, czyli jeszcze plus zabezpieczenie medyczne, te pakiety medyczne. No i wtedy, no jak się człowiek gdzieś dał konwoju,
w konwoju się przemieszcza, czuje, że no jednak coś się może stać, bo jest tu w pełni uzbrojony. Wozy, wszystko przygotowane na jakieś tam ewentualne ataki, no i to już wtedy gdzieś, no człowiek nie, że czuje jakieś to niebezpieczeństwo, ale no jednak wie, że wie, gdzie jest. Ma przy sobie tą broń i w razie czego trzeba je użyć. A druga sprawa, gdzie ja jeszcze właśnie pamiętam, jak już później się obawiałem, czy nie będzie jakichś to konsekwencji, to w Afganistanie w ramach współpracy z tym batalionem afgańskim, to często chodziliśmy z naszym dowódcą do dowódcy tamtego batalionu. No i tam zawsze częstowali herbatą, no bo to u nich tam bardzo popularny ten trunek, jakimiś owocami, czy czasem organizowali jakieś takie poczęstunki. No i później człowiek się zastanawiał, no, czy coś nie wyjdzie na badaniach po powrocie do kraju, bo zawsze robi się badania na komisji lekarskiej. A co by miało wyjść? Narkotyki? Może niekoniecznie narkotyki, no ale to człowiek się zastanawia właśnie, co by to mogło być. Czy coś tam... mogli wam coś podać, tak? No niekoniecznie. Bardziej tu chodziło o jakieś takie warunki higieny, bo to... Rozumiem. Choroby. Choroby. Tropikalne. Bardziej choroby. Myślałem, że tutaj że mogli coś dosypywać do herbaty. Mogę tak, tutaj dopowiedzieć. Oczywiście. Akurat na przykład misja w Czadzie i w Mali no jest nieporównywalnie, że tak powiem, spokojniejsza od Iraku i Afganistanu, ponieważ mniejsze prawdopodobieństwo utraty życia. Bycia zastrzelonym. Tak, inny charakter terenu działań i przeciwnika. Natomiast co w Afryce nam bardzo dokuczało, to jest właśnie tamtejszy klimat, czyli bardzo wysokie temperatury, wilgotność powietrza, inna flora bakteryjna. No i to są problemy, które dopadały każdego żołnierza. Chociażby no, każdy, kto był w Afryce, spędził tydzień czasu na kibelku. Prędzej czy później ta biegunka każdego dopadała, bo właśnie ta flora bakteryjna jest tam troszeczkę inna. Te bakterie, które są dla Czadyjczyków czy Malijczyków czymś naturalnym i codziennym, powodują no, rozstrój żołądka takiego człowieka z Europy. I my może jesteśmy zaszczepieni na wszystkie takie obrazki choroby. Jak ze Szwejka z pierwszej wojny. Tak, no więc takie trudności były, ale też no, mamy nawet z brygady kolegę, już obecnie, no już ma tyle lat służby, miał tyle lat służby, że już odszedł do cywila, ale też był z nami w Czadzie i on na przykład w sobie przywiózł amebę, tak. Mimo tych wszystkich badań restrykcyjnych, które mamy przed i po misji, no jakoś się ta larwa gdzieś mu tam zagnieździła, no i przywiózł żyjątko w sobie do kraju. Nie da się tego żyjątka wypędzić z organizmu? No, no i to już chirurgicznie, więc miał rozcinane tam brzuch i chirurgicznie mu to żyjątko musieli wyjąć ze środka, normalnie jak w filmie Alien prawie. To tak mogę sobie wyobrazić. Miał żyjątko, które mu rosło do prawie do 15 cm długości, więc ojejku, proszę sobie ja myślałem, wyobrazić. Ameba to jest coś malutkiego. No jak widać nie. No, początkowo był leczony też jakimiś hormonami, więc szybciej urosła. To jest tak jakby chomika miał w sobie. No coś niesamowitego, ale takie właśnie tam w tym rejonie świata mogą spotkać człowieka no, nieprzyjemności, są różnego rodzaju inne pasożyty, są takie rozwijające się w nodze, że jak nogą, gołą stopą wejdzie się do jakiejś kałuży, rzeki, zbiornika wodnego, to są takie pasożyty, które przez skórę dostają się pod nogę i potem pod skórą w nodze rosną na przykład. Jest to dosyć obrzydliwe i nieprzyjemne, ale takie rzeczy mogą tam człowieka też spotkać. Więc oprócz tego, że można z kulką wrócić lub w ogóle nie wrócić, no to też zdrowie w pewien sposób dostaje, ponieważ te wysokie temperatury, te fizyczne codzienne działanie żołnierza w terenie no powoduje, że to osłabienie organizmu jest o wiele większe niż w kraju. No a potem się różne mogą też dolegliwości po latach odzywać. No ale to taki zawód. Taki zawód, a mój zawód to pytać. Pytałem o sprawy groźne, o sprawy nieprzyjemne. Po muzyce zapytam o te przyjemne lub po prostu wzruszające, zapadające w pamięć. Panowie żołnierze, a co wam najbardziej zapadło w pamięć z takich spraw no, przyjemnych, wzruszających, znamiennych podczas waszych misji w Czadzie, w Afganistanie, w Iraku, w Mali?
To może ja powiem taką pan porucznik Radosław przyjemną Wojna. Sytuację z Mali, z mojej ostatniej misji. No, żołnierz polski zdążył się już przyzwyczaić do tego, że tam, gdzie nas wysyłają, to niekoniecznie jest miło witany, no bo cały czas nas próbują wysadzić albo zastrzelić. No właśnie, traktują was jako okupantów albo agresorów? To takie pytanie poboczne. No to już zależy tak, na kogo się trafi, bo w Afganistanie trafi się na ludzi, którzy będą pozytywnie nastawieni do tego, że tam jesteśmy, bo widzą, że ich wspieramy, że rozwijamy ich prowincje i zapewniamy jakieś tam bezpieczeństwo, no ale jest też szereg Afgańczyków, którzy mają bardziej radykalne wizje postrzegania świata, swojej religii i tak dalej, i każdego obcego no, traktują jak wroga, jak traktują, którego tak, trzeba tak. zabić i uciąć mu głowę. Tak, natomiast dla porównania mogę tutaj przyrównać misję w Mali, gdzie Malijczycy byli bardzo szczęśliwi z tego tytułu, że te przeróżne mundury im biegają po kraju, bo wiedzieli, zdawali sobie sprawę z tego, że taki Francuz, Polak, Niemiec przyjechał po to do nich, żeby im pomóc obronić ich kraj i wyszkolić ich wojsko. Więc i kiedy... teraz ta przyjemna właśnie sytuacja, tak, do której zmierzamy. I kiedy przylecieliśmy do Mali, taka wystąpiła sytuacja, że potrzebne było zdjęcia do jakichś tam nowych dokumentów, legitymacji i postanowiliśmy się, że tam nie jest aż tak niebezpiecznie, pojedziemy na miasto i znajdziemy jakiegoś fotografa, który nam te zdjęcia wykona. Była to stolica Mali, Bamako, więc no postanowiliśmy, że no na pewno znajdziemy. Znaleźliśmy fotografa, byliśmy przygotowani na to, że będą chcieli nas oskubać, troszeczkę oszukać, wyciągnąć więcej pieniędzy niż zazwyczaj to ma miejsce. Szczególnie, że zaczęli nas fotografować ze wszystkich stron i tyle nam zdjęć napstrykali, że mówimy, że srogo nas to będzie kosztowało, ale przy wyjściu okazało się, że no, zostaliśmy poczęstowani ich taką słodką, miętową herbatką, bardzo dobrą, i oczywiście ku naszemu zaskoczeniu ci ludzie nie chcieli żadnych pieniędzy od nas. Tak. Przytulili nas, poklepali po plecach, mówili: przychodźcie kiedy chcecie, na co chcecie, czy na samą herbatę, czy na nowe zdjęcie, bo wy tu jesteście po to, żeby nam pomóc, my jesteśmy wam za to wdzięczni. I to była taka chwila, kiedy można powiedzieć, doznaliśmy aż takiego małego szoku i wzruszenia. Bo, prawda? Ci chyba ludzie widać... poczucia słuszności tak, tego, po co tam przyjechaliście. Ktoś prawda? Wyrażał wdzięczność za to, że żołnierz polski przyjechał do jego kraju i działa z bronią w ręku na terenie jego kraju. I to dla żołnierza Polaka no, było czymś naprawdę fantastycznym. Ktoś wyraził wdzięczność za to, że jesteśmy w jego państwie i bronimy jego kraju, prawda? A pan kapral Dawid Sujka pamięta jakieś przyjemne lub wzruszające zdarzenie z Iraku? Nie pamiętam, bo moja wizyta w Iraku była bardzo taka no, intensywna. Ja tam po prostu skupiałem się na ciężkiej robocie i nie przeżyłem niczego takiego. Tak bywa. No. Tak to. Na służbę nie idzie się po to, żeby przeżywać przyjemne chwile. Służba jest ciężkim obowiązkiem. A pan porucznik Sylwester Kmat. Znaczy ja tak dobrze wspominam to, że miałem możliwość no jakby sprawdzenia swoich kompetencji językowych, bo tu w Opolu studiowałem na Wydziale Filologii Angielskiej i jadąc do Iraku, no to wtedy wziąłem urlop dziekański, będąc po trzecim semestrze studiów, także po powrocie dokończyłem. A rozumiem, że zaocznie pan studiował, zaocznie, będąc w wojsku, studiował tak, pan anglistykę na Uniwersytecie Opolskim. Tak, tak, tak. No w kolegium nauczycielskim, tu jeszcze było pod opieką było, uniwersytetu. Tak. I no jak już jechałem do Afganistanu, to już miałem tytuł magistra filologii, no ale to jednak też tam człowiek używa jakby na co dzień. No, w brygadzie. Z Amerykanami pan tam rozmawiał? Tak, w Afganistanie z Amerykanami, którzy też odpowiadali za szkolenie armii afgańskiej, ale też miałem pod opieką czterech tłumaczy afgańskich. To byli Afgańczycy, którzy no, pracowali jako tłumacze między Afgańczykami, czyli tłumaczyli z języka Dari i Paszto. No i ja wtedy komunikowałem się z nimi w języku angielskim, bo... Był pan jednym z ogniw tego tak. łańcuszka tłumaczy, tak? Tak, tak. Także no to ja to miło wspominam, no bo to jednak... Miło, ponieważ no bo, sprawdzał się pan, tak? Dużo lat spędziłem jednak na nauce języka i też to było takie, że no, no miałem tą satysfakcję, że oprócz doświadczenia wojskowego jeszcze no, sprawdzałem te swoje
tak. Umiejętności języków. Nie był to wyjazd turystyczny, nie zamawiał pan espresso. Dokładnie. Tylko mówił pan o uzbrojeniu. Panowie, czas w radiu, jak widzicie, leci bardzo szybko, zapewne szybciej niż wam mijał na misjach. Czy tam też jest to, czy nadal w wojsku jest praktykowane to odcinanie metra krawieckiego, jako traktowanie go jako takiego kalendarza, który się traktuje nożyczkami? Oczywiście, że nie. To są czasy, które nam się kojarzą przede wszystkim, że ze służbą zasadniczą, tak, która no, polegała na tym, że bardzo często no, mieliśmy żołnierzy, którzy wcale nie chcieli nimi być, tak? Musieli wypełnić swój obowiązek i ustawowy i nikt specjalnie się nie pytał tych ludzi, czy chcą przyjść, czy nie. I oni faktycznie odliczali każdy dzień, kiedy będą mogli już się pożegnać z mundurem i stosowali tego typu metody. Natomiast u żołnierza zawodowego no, nic takiego nie ma miejsca. Żołnierz zawodowy ma kontrakt na lata. Ale mówiłem o misji. Dlaczego ja to powiedziałem? Dlatego, że jak widzicie, bardzo szybko minęła nam druga godzina programu. Zbliżamy się do pełnej godziny, czyli znów wiadomości. U nas trochę jak w wojsku, pełna godzina to apel, wiadomości, pogoda. I później wracamy znów do rozmowy o Wojsku Polskim, o misjach. I w trzeciej godzinie odwiedzi nas redaktor Krzysztof Dobrowolski, który był także na misji wojskowej w Czadzie, ale jako reporter wojenny. W trzeciej godzinie programu Polska Armia, nadal Zbigniew Górniak w roli prowadzącego, nadal Arkadiusz Czyżewski w roli realizatora za szybą oraz goście Radia Opole, panowie z 10, żołnierze z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, porucznik Radosław Hojna Abarszan. Miło mi, witam słuchaczy. Podporucznik Sylwester Kmak. I starszy kapral Dawid Sujka. Przedstawiałem raz jeszcze, jakby ktoś dopiero teraz włączył radio. Przez 2 godziny, proszę państwa, rozmawialiśmy o misjach, o tym, co skłoniło panów do wyjazdu do Iraku, Afganistanu, Czadu, do Mali. A teraz chciałbym spytać, co was skłoniło w ogóle do pójścia do wojska? Dlaczego znaleźliście się w armii? Pan chyba najkrócej w niej jest. Panie chyba kapralu, tak. Chyba tak. Ile pan służy już? No już ponad 14 lat. Och, kawał czasu. Kawał czasu. Dlaczego pan poszedł do wojska? Ja jestem nieprzerwanie w wojsku od zasadniczej służby wojskowej. Zgłosiłem się do niej na ochotnika, gdyż w tych czasach, gdzie starałem się o pracę, pracodawcy bardzo uważali na to, żeby żołnierz, raczej pracodawca już miał za sobą ten obowiązek służby wojskowej. Bo wtedy nie groziło mu to, że zostanie wyrwany z pracy. Rozumiem, rozumiem. Hmm? Rzeczywiście, pracodawcy chcieli już zatrudniać ludzi po wojsku. Po wojsku, tak. Pan chciał szybko pójść do wojska, odbębnić, że tak powiem, przepraszam panów, swoje, to tak się mówiło, i wrócić do pracy. A jaka to była praca, skoro bardzo panu na niej zależało? Ja jeszcze wtedy żadnej pracy nie byłem, starałem się o pracę i gdziekolwiek przyszedłem, to po prostu mi odmawiano. Chciał pan mieć spokój. I poszedł pan dlatego na ochotnika. Poszedłem na ochotnika, tutaj do Opola. Do logistycznej. Do logistycznej. Ile wtedy trwała służba? Rok. Aha, żeby po prostu mieć rok za sobą, bo wiadomo było, że tak czy tak, prędzej czy później pójdzie. No i co, spodobało się? No, chwyciłem tego bakcyla, tym bardziej, że jeszcze moi przełożeni wyrazili ochotę, żebym jednak przedłużył swoją przygodę z wojskiem. Widzieli mnie po prostu. A co takiego się panu w wojsku spodobało, że postanowił pan zostać? No, jest już pan 14 rok. Odnalazłem się tu. Ludzie, każdy dzień w ogóle inaczej wygląda. Tu nie można zaplanować sobie stricte, że dzisiaj będę robił to i to. Naprawdę? Mi się wydawało, że właśnie w dziennikarstwie każdy dzień inaczej wygląda, bo tu codziennie z kimś innym rozmawiam. Natomiast w wojsku... Czynności mniej więcej wyglądają tak samo, tylko że współpraca z ludźmi na takich płaszczyznach się tak różni, że jednak trzeba jednak być elastycznym i cały czas inaczej podchodzić do tych samych zagadnień. Czym się pan zajmuje w logistycznej? Ja jestem łącznościowcem. Łącznościowcem? Pracuję na radiostacji i przy okazji jeszcze mam kontakt duży w szkole żołnierzy. Też pewnie w radiu pan by się odnalazł bardzo szybko. No, nie do końca. W dziale techniki. W dziale techniki może już bardziej. No. I spodobało się. To jest specyficzna praca i nie polecam go każdemu, bo to jednak wiąże się ciągle ze stresem. Trzeba się jednak umieć odnaleźć w takich rzeczach. A ten stres skąd się bierze?
No, z tego, że dowódca czasami srogi, albo z tego, że czasami mogą w nocy zbudzić i trzeba lecieć na służbę? Też. No, no nie można sobie zaplanować, że na przykład w tego roku w grudniu będę spędzał Wigilię z rodziną, bo może się wydarzyć, że pojadę gdzieś, wyznaczą mnie na służbę, będzie jednak coś ważniejszego do zrobienia. Ważniejszego w cudzysłowie, nie? Bo jednak rodzina jest najważniejsza, ale no czasami no nie jest dane spędzić z nią tyle czasu, ile by się chciało. A panów co do wojska przyciągnęło? Pan porucznik Sylwester Kmak? No mi zawsze to się kojarzyło, że no jednak w wojsku wymagane jest no podejmowanie no takiego powiedzmy wysiłku fizycznego, czyli taki aktywny sportowy tryb życia. No a z drugiej strony no duża część mojej rodziny jest albo w wojsku żołnierzami, albo w straży pożarnej. Także też właśnie... Czyli ten zamiłowanie do munduru, tak? No jeszcze kuzyn jak pracował, pamiętam, w WKU w Wieleniej Górze, no to mówię, a ty po liceum ekonomicznym, to szkoła logistyczna w Poznaniu. No i jakoś tak przemyślałem i doszedłem do wniosku, że czemu nie. No to... A drugi pan porucznik? Pan... Ja od małego się interesowałem jakoś żołnierzykami, tak, czołgami, potem modele do sklejania, to były zawsze jakieś pojazdy opancerzone. Po prostu interesowała mnie od małego ta tematyka. No, cały czas w telewizji w tamtym czasie też leciał wielokrotnie powtarzany serial Cztery Pancerni i Pies, który uwielbiałem po prostu. Już pomijamy teraz jakieś tam przekłamania historyczne w tym serialu, ale ta zawartość merytoryczna, czyli strzelaniny, czołgi i biegający pies po prostu mnie tak zafascynowały, kiedy miałem tam, nie wiem, 5-6 lat, że od małego wiedziałem, że chcę być żołnierzem. Rozumiem, po szkole średniej, po szkole średniej wstąpiłem do Wyższej Szkoły Oficerskiej. Wiedziałem, co mnie interesuje w życiu, we Wrocławiu. Jeszcze w czasie. Dobra szkoła. No, najlepsza. Podczas szkoły średniej byłem też aktywnym harcerzem, byłem w takiej drużynie o profilu proobronnym, skakaliśmy ze spadochronem, szkoliliśmy się na poligonach, uczyliśmy się trochę od policji, trochę od wojska, jak się dało, więc potwierdziłem... Fantastyczna sprawa, to teraz wraca, pewnie widzicie, zresztą miałem między 11 a 12 w świątecznej loży radiowej, rozmawialiśmy o tej nowej modzie młodzieży polskiej na uczestniczenie w różnych takich właśnie paramilitarnych przedsięwzięciach. Rozumiem, że oceniacie to chyba pozytywnie. No ja mogę powiedzieć właśnie, mam doświadczenie w tym względzie, ponieważ no ja jestem takim elementem, który gdzieś tam w latach 96-2000 w harcerstwie się udzielałem i tam, że tak powiem, mogłem faktycznie sprawdzić, czy ten mundur dobrze na mnie leży, czy mi jest wygodnie w tych butach wojskowych, czy mi pasuje plecak na plecach i czy jest fajnie, jak wyskakuję z samolotu na wysokości 1000 metrów, prawda? Więc wszystko byłem, panu przypasowało. Po zdaniu matury miałem pewność, do jakiej szkoły chcę iść. Udało się, dostałem się, spełniłem swoje, że tak powiem, dziecinne marzenia, no i zostałem żołnierzem. Tak. Czyli różne motywacje, ale właściwie to samo zamiłowanie do munduru, a do dyscypliny. No, z tą dyscypliną to różnie bywa. Tak? Jest taki film Parszywa dwunastka. Tak? Fantastyczny. Tak. Każdy by chciał służyć. Super ekipa, ale o dyscyplinie to tam nie ma mowy akurat. Tak? Różnie to bywa. Wiadomo, że czasami żołnierz potrafi trochę tam nabroić, ale generalnie w Wojsku Polskim no, obowiązuje nas ustawa o dyscyplinie wojskowej, dosyć restrykcyjna. Takie czasy, na przykład jak z kimś rozmawiam na ulicy, szczególnie z osobą starszą i na przykład ta osoba wspomina o czy w wojsku nadal dużo się pije, no to jest w ogóle temat abstrakcyjny tak? W obecnych czasach. Bo ja pamiętam, że z PRL-u takie widoki, że można było spotkać oficera w polskim mundurze pijanego na ulicy i to tak, sztop. Tak. I nikt się temu nie dziwi. No dzisiaj takiego pan nie znajdzie. Za Jaruzelskiego, jeżeli... który był ponoć wybitnym generałem. Nie będę się wypowiadał na temat tego pana. Tym krząknięciem, to nie jest loża polityczna, tym krząknięciem zakończmy tę część tej godziny naszego programu. Widzę przez szybę, że jest już z nami pan redaktor Krzysztof Dobrowolski, który był na misji w Czadzie. Po muzyce zaprosimy go tutaj do naszego wojskowego grona. Dołączył cywil,
redaktor Krzysztof Dobrowolski z Radia Opole, znany Państwu z głosu, ale swego czasu byłeś, Krzysztofie, na misji w Czadzie, tam gdzie był także porucznik Radosław Hojna Abarchan, który opowiadał dużo nam tutaj o tym kraju, o tym, co tam robił. A co ty tam robiłeś? Dzień dobry Państwu. No, byłem przede wszystkim dziennikarzem Polskiego Radia Opole i do mnie należało przekazywanie rzetelnych informacji, jak pracują, na czym polega służba naszych żołnierzy. A jest ona bardzo skomplikowana. Jeżeli ktoś wyobraża sobie, że żołnierze jadą na strzelankę jak duzi chłopcy, no to rozczarowaliby się. Ja tak przepraszam, że tutaj panów trochę wyręczam. Wam może niezręcznie jest mówić, natomiast ja miałem ten komfort, że oglądałem to z zewnątrz. Dlatego jeśli ktoś pyta, słuchaj, a co jest najważniejsze na takiej misji? No to ja nie umiem odpowiedzieć inaczej niż wszystko. Każdy człowiek, każde stanowisko, które tam jest ważne, dlatego że to jest po prostu, tak wyobraźmy sobie, że takie miasteczko 400-osobowe zbudowane na Marsie. Jeżeli chodzi o realia właśnie Afryki Środkowej, ja byłem akurat na drugiej zmianie polskiego kontyngentu wojskowego, to był luty, marzec roku 2009. No to trzeba powiedzieć, że tych 400 ludzi gdzieś tam dosłownie na środku takiej wielkiej piaskownicy, która każdy ma bok 1000 kilometrów, musi być samowystarczalna. Stąd też to pociąga za sobą ogromne problemy natury logistycznej, organizacyjnej. I tu muszę powiedzieć, i to panowie nie dlatego, że jesteśmy z jednego miasta, ale jeśli chodzi o dziesiątą logistyczną, to naprawdę same superlatywy. Począwszy od jedzenia, mało kto sobie zdaje sprawę, że jeżeli jest się na takim Marsie, czyli takiej bazie, to zasoby tych produktów żywnościowych są ograniczone. I teraz, tych, które się przywiozło. Tych, których się przywiozło. Nie przywiozło. A tych nie warto jeść, ponieważ które... tak jak pan powiedział, można złapać amebę. Nie, w ogóle, na ogół nie wolno niczego dotykać miejscowego, szczególnie nieprzygotowanego. To pierwsza rzecz. Pan porucznik tutaj kiwa głową, no, że... Zgadza się, tak to jest. Że dobrze wtedy zapamiętałeś. Że dobrze zapamiętałeś. O tym, co zapamiętałem, mimo upływu 10 lat, za chwilę powiem. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że te magazyny są zaopatrywane drogą lotniczą. I to może też wyobrazić skalę zadania dla naszego wojska. Bo jeżeli woda, którą piliśmy w butelkach 1,5-litrowych, przybywała z Francji, to było drogą taką, że takim wielkim cargo jetem leciała gdzieś tam, powiedzmy, z Paryża do N'Djamena, czyli stolicy Republiki Czadu, to jest jedna trasa. Później leciała samolotem transportowym, na ogół francuskim, wojskowym, z N'Djamena do bazy lotniczej w Abesze. Czyli to jest już taki drugi bok, ale już nad pod niebem Afryki. I teraz z bazy w Abesze, czyli dawnej bazy Legii Cudzoziemskiej, te same butelki leciały zazwyczaj naszymi śmigłowcami, już z polskimi pilotami, z Abesze do bazy w Irybie, czyli North Star. To jest jakieś 300 km, godzina lotu. I teraz ta woda jest albo rozdawana żołnierzom do patroli, albo jest też używana jako na przykład produkt do robienia zupy jakiejś. I wieczorem polega na tym, że taki zbiornik 1000-litrowy plastikowy, przychodzi drużyna chłopaków, każdy bierze po dwie butelki i się wlewa po prostu z tych 1,5-litrowych butelek, takie jakie my znamy ze sklepu, które prosto przyleciały z Francji przez... I się robi zupę dla... I się wlewa, najpierw się dla całego kontyngentu, tak? 1000 litrów wody wlewa się, to trwa około 40 minut. No pamiętam jak dziś, bo przecież też to robiłem. W każdym razie, no każdy pomaga, no na tym polega misja. Dobrze zapamiętał, kolega? Zgadza się, tak to wygląda. Cały trud też, bo tutaj mówiliśmy na początku audycji o tym, że strzelano do nas, że chcielono nas wysadzić w powietrze i tak dalej, o tej takiej czystej żołnierce, ale trzeba zdać sobie z tego sprawę, że my tam właśnie musimy też funkcjonować, jeść, pić i tak dalej. I to wszystko trzeba tam zawieść. Musi być, że cała grupa ludzi nad tym pracuje. Dobre określenie, żeby... miasteczko na Marsie, prawda? Tak, dokładnie tak. To było pierwsze, w ogóle ta baza w Irybie, to jest w historii Rzeczpospolitej Polskiej, naszej armii, pierwsza tego typu baza od podstaw zbudowana przez Polaków w obcym kraju. Było to przedsięwzięcie inżynieryjne dosyć wymagające, prawda? Sami zabezpieczaliśmy, to była polska baza, pod polskim dowództwem, polska ochrona i to było pierwsza samodzielna, pustynna baza tej wielkości. A czy ta baza teraz tam została? Wojsko się wyniosło, panuje tam pokój. Czy ta baza tam została po to, żeby w jakiś sposób, mówię, budynki, infrastruktura, służyć lokalnej ludności, na przykład jako, nie wiem, szkoły, szpitale? Nie wiadomo.
Ty coś wiesz, Krzysztofie? Tak, no bo to jest pewna historia w ogóle tej bazy, dlatego że ona została rozpoczęta jeszcze pod flagą EUFOR-u, czyli Sił Zbrojnych Europejskich. Tak wygląda, tutaj do kamery przekażę właśnie medal, który na pamiątkę trzymam, właśnie EUFOR, to jest za udział. Przyniosłeś tutaj pamiątki, medal pamiątkowy, tak, i kapelusz, coin, tak, i czapkę, tak. I rękawiczki tak się pustynne. No, rękawiczki to jest osobna sprawa, dlatego że jak ktoś dotknął na przykład broni albo mikrofonu parę godzin na słońcu, to wie, że to ma 80 stopni mniej więcej i szybciej odrzuci. Dlatego jedną z najważniejszych rzeczy w Afryce są rękawiczki i chusta. Natomiast wracając do historii tej bazy, to jest bardzo ciekawe, dlatego że akurat w połowie tej mojej zmiany przeszła pod dowództwo ONZ-u, czyli MINURCAT, tak się nazywa ta agenda afrykańska. I ona pozostała. Natomiast bardzo ciekawą rzeczą już na zakończenie tego fragmentu rozmowy, to muszę powiedzieć, że nie wiem, czy panowie to o tym mówili, ale to pan tylko tak wspomniał, skromnie mówię, wam może tak nie bardzo wypada. Panowie, ale to są mistrzostwa świata, budowa tej bazy. Dlatego, że ja akurat przyleciałem już w porze suchej. Natomiast prawdopodobnie pan był w porze mokrej, kiedy Afryka z tej pustyni 2 na 2000 kilometrów zamienia się w jedno jezioro. I mam taki filmik od kolegów, gdy lekka burza spowodowała, że namiot, pod którym mieszkali wtedy, no po prostu się rozmył. No i trzeba było kilku chłopa, żeby później to wszystko postawić na nogi. Samochody grzęzły. No po prostu nie wiem, czy istnieje w Polsce taki poligon od Drawska, nie wiem, po Świętoszów, gdzie były tak ekstremalne warunki w wodzie, deszczu, ulewie, burzach piaskowych. I muszę przyznać, to nie dlatego, że wam tu schlebiam, ale no, ogromne uznanie chapeau za to, co zrobiliście właśnie tam, gdzie można było wyłącznie liczyć na siebie, jeżeli pozostaniemy przy figurze retorycznej, miasteczko na Marsie, oboku 300 na 400 metrów. To chyba tym bardziej oddaje wysiłek, jaki zrobiliście. Mistrzostwo świata. Jestem bardzo z siebie zadowolony, że zaprosiłem cię akurat zupełnie przypadkowo, bo nie wiedziałem, że będziesz dziś w radiu, do tej audycji i że jesteś gościem, ponieważ pochwaliłeś moich gości, gości i słuchaczy za to, za co im samym nie wypadało się chwalić. To jeszcze będę miał kilka wystąpień tego typu. Ale my mamy tylko jeszcze około 7 minut po muzyce. Wracamy, a chciałbym zapytać o sprawy ważne. Honor żołnierza, o mundur. Mamy święto Wojska Polskiego. Który też miałem na sobie, więc wiem, o czym mówimy. Ale też zapytam panów przede wszystkim. Skorzystam jeszcze z tego, że Krzysztof Dobrowolski jest, redaktor Krzysztof Dobrowolski, jako uczestnik jednej z misji, jako reporter uczestnik jednej z misji, jest jeszcze z nami przy stole i spytam o to, o co pytałem moich gości tutaj wcześniej, o najbardziej niebezpieczną przygodę. Czy bałeś się tam kiedyś? Każdy mnie o to pyta i z tego, co mam wrażenie, to każdego żołnierza z misji. Każdy się boi, natomiast nie ma miejsca na ten strach, tak bym powiedział, bo no, człowiek by nie wykonał ruchu, albo by się chyba zakopał tam pod piasku i zwariował. No, tak to wygląda. Natomiast na pewno jest taki moment, który zapamiętam do końca życia, no i zazwyczaj dreszcze mi się pojawiają, gdy sobie to przypominam, mimo że się nikomu nic nie stało. Dlatego, że panowie, którzy byli w Iraku, byli bezpośrednio narażeni na ogień, wiedzą, co to znaczy. I to nie ma, nie da się w żaden sposób wytłumaczyć, jeśli tego się nie przeżyło. Natomiast nie wiem, czy nie najgorsze jest tylko wspomnienie tego i nie wiadomo, kiedy się to znowu zacznie. Dlatego, że gdy już ktoś strzela, to wiadomo, że ja się muszę bronić albo odeprzeć ten atak. Natomiast jeżeli wiem, że to może się w każdej chwili zdarzyć, a tak było właśnie także i w Czadzie, pozornie spokojnie. Według powiedzenia, to w cudzysłowie, spokojnie jak na wojnie. Natomiast wracaliśmy raz, ja jeździłem z grupą bojową Alfa, głównie żołnierzy ze Świętoszowa, to pancerniacy. Wracaliśmy z patrolu po całym dniu umorusani, zmordowani. Około godziny 18 słońce zachodzi, zbliżamy się do bazy, tymczasem baza rozświetlona, coś się dzieje. Pracują takie fadromy, takie spychacze, podnosząc wały i najazdy na te wały od wewnątrz. Więc od razu koledzy mówią, że słuchaj, to są podnoszone stanowiska dla Rosomaków. Po to, żeby te wozy opancerzone mogły wjechać wieżyczką na wysokość wału i ewentualnie otworzyć ogień na zewnątrz, poza te wały, które mają wysokość jakichś 3 metrów.
Na gyrosomach nie groźnie wygląda, ale to działko 30-milimetrowe amerykańskie to potrafi dużo zrobić. No i w tym momencie wiem, że coś się dzieje. Wróciliśmy do bazy. Już dzisiaj chciałbym zachować to, ale jeden z oficerów, z którym miałem bardzo dobry kontakt, mówi: słuchaj, wywiad ustalił, że po drugiej stronie granicy, czyli po stronie sudańskiej, zaobserwowano jakieś duże ruchy. Prawdopodobnie to są też jednostki lotnicze, czyli przekładając na język taki praktyczny, śmigłowce Mi-24 latające czołgi. Ja sobie policzyłem, że do naszej bazy, która była 20 parę kilometrów od tej granicy, gdzieś tam na piasku, 3 minuty lotu takiego śmigłowca. I ten kolega, bo tak mogę przecież do niego mówić, byliśmy kolegami, mówi tak: słuchaj, sytuacja jest zero-jedynkowa. Jeżeli dojdzie do ataku, to świadków zdarzenia. 300 na te 400 metrów baza będzie zaorana. Patrząc na to, ile uzbrojenia ma jeden śmigłowiec Mi-24, to jest w zasadzie jeden przelot pary śmigłowców i nie ma nas. I teraz był mój chyba najtrudniejszy, jeden z najtrudniejszych dylematów w życiu zawodowym. Przesłać taką wiadomość do Polski, czy nie? I dowódca kontyngentu, pułkownik Siudak, zawarł ze mną taki traktat, pakt o embargo. To jest zawodowe podejście. Bardzo trudna decyzja dziennikarska. Powiedział: panie redaktorze, jako twój szef powinienem cię teraz za to skarcić, ale mamy audycję, w której opowiadamy o swoich najniezwyklejszych przygodach. Jeszcze jedno do ciebie pytanie, krótka odpowiedź, bo chciałbym teraz przejść do kwestii zasadniczych i takich etosowych. Mamy wszak Dzień Wojska Polskiego. Miałeś na sobie mundur polskiego żołnierza? Tak. Jak się czułeś? To zaszczyt. I to nie mówię bez żadnego tutaj picu. Tak, i to samo pytanie kieruję teraz do moich gości, do panów poruczników i do pana kaprala. Rozumiem, wy macie szacunek do swojego munduru, a czy Polacy mają szacunek do munduru wojskowego, do munduru żołnierza? Wydaje mi się, że na przestrzeni lat to się zmienia w naszym społeczeństwie, ponieważ, no nie oszukujmy się, większość z Polaków przeżyło czasy PRL-u, tak? Doskonale wszyscy wiedzą, jaki wtedy panował ustrój i tak dalej, jak funkcjonowały służby mundurowe i do czego były przeznaczone. Więc niekoniecznie starszym osobom może się ten mundur przeszkodzić, ale nawet wtedy kojarzyć. Chyba ten mundur żołnierza był traktowany o wiele sympatyczniej niż na przykład mundur milicjanta. No to na pewno, to na pewno. Ale no cóż, czasy się zmieniają, całe szczęście na lepsze. No i w dniu dzisiejszym, zaraz po strażakach, chyba jesteśmy drugą grupą zawodową, mundurową, cieszącą się największym jakimś tam zaufaniem, tak, i poszanowaniem społeczeństwa. Tak, strażacy są wielokrotne. I Polskie Radio jeszcze, zawsze, chcę podkreślić z wrodzoną skromnością. Zawsze Straż Pożarna jest my na pierwszym bez miejscu. Mundurów. To są ludzie w mundurach, którzy robią najwięcej dla Polaków, tak? Oni im ratują życie, oni... Dobytek. Tak, tak, wszystko, także... No i jakby my jesteśmy tam zaraz za nimi, co nas... bardzo cieszy, biorąc pod uwagę na fakt, że no, armia jest trochę taką grupą zamkniętą, jesteśmy w koszarach, jesteśmy za bramami, z zewnątrz nic nie widać, nie wolno użyć wojska na ulicach, ewentualnie pomagamy przy powodzi. Do pracy jeździcie po cywilu, po cywilnemu i później się przebieracie? Ja akurat jestem i mam takie przyzwyczajenie, że pod domem siadam w samochód w mundurze, jadę do pracy w mundurze i nie lubię przebierać się 10 razy dziennie, jak nie muszę. Żadnym wstydem jest chodzić na ulicy w mundurze, o ile nie jest jakiś brudny, umorosany, prawda? Bo trzeba wyglądać, znaczy trzeba dbać. Trzeba dbać, tak, panie kapralu? Tak, oczywiście. Czy nadal przełożeni zwracają na to uwagę, jeżeli mundur jest niechlujny, albo źle zapięty, albo pas tam gdzieś źle leży? Oczywiście. Zresztą każdy żołnierz osobno zwraca na to uwagę, żeby buty je naleśniły. W warunkach, kiedy jest to, wiadomo, niezbędne, bo w czasie pracy, kurde, te buty jednak nie zawsze wyglądają jak lakierki, że tak powiem. Ale o mundur się dba, patrzy się na to, żeby był jeden zestaw do tej cięższej pracy, a drugi po prostu po to, żeby wyglądał, po to, żeby... Tak, panie poruczniku? No tak, oczywiście. No to się zgodzę z kolegą. No też odnośnie tak wizerunku, no myślę, w społeczeństwie też właśnie... No ta praca też dziennikarzy, oficerów pracowych, którzy pracują, właśnie są też obecni na misjach czy na ćwiczeniach. Nad wizerunkiem Wojska Polskiego. Tak, no wtedy społeczeństwo też wie, no co to wojsko robi, będąc czy na misji, czy podczas ćwiczeń. A też jak to właśnie
takie było pytanie, też mi się przypomniała tam historia, co Amerykanie często wspominają, jak kończą misję, wracają czy z Iraku, czy z Afganistanu i gdzieś lądują na lotnisku, gdzie są osoby cywilne tam w Stanach Zjednoczonych, no to mówią, że lądują, idą z plecakiem, a tam są oklaski, brawa, za ten udział w misji, tak, bo oni bronili wtedy swój kraj przed napaścią i też tak właśnie wspominali, że... Amerykanie szanują swoje wojsko. No też tak wspominali, tak, że no, nie oczekują tego, ale tam gdzieś to ukazują, tak... Panie redaktorze, mała uwaga na temat munduru, tak? Bo tak, podnosił pan palec. Nie, tak, dlatego, że akurat byłem świadkiem w czasie rozprowadzenia, właśnie zazwyczaj w sobotę o 16 w polskim kontyngencie wojskowym Czad, gdzie byłem, dowódca zwracał uwagę na przykład na mniej regulaminowe noszenie spodni, czyli na buty, a nie do środka z opinaczami, tak jak kiedyś to było. Miałem dowódcę bardzo surowego i jeżeli chodzi o regulamin i noszenie munduru, to nawet w tak skrajnych warunkach jest to przestrzegane. A propos właśnie samej tej etykiety. Tak, panie poruczniku? Chciał pan coś dodać w tym temacie? Może nie, pan porucznik był na pierwszej zmianie PKW Czad, ja na drugiej. Dobrze. Na pierwszej, tak. Ale mundur, wiadomo, że... Mundur jako ten element wizerunku, a więc także etosu wojskowego. Pan tutaj przyniósł kodeks honorowy żołnierza zawodowego Wojska Polskiego. Tak. Mówię tutaj do pana porucznika Radosława Hojny Abarszana. Jakby pan wiedział, że zadam takie pytanie, a brzmi ono: co to jest honor żołnierza? Tak domyślałem się, że będziemy też schodzić na takie tematy w związku z dzisiejszym świętem. Więc pomyślałem, że wezmę tą drobną książeczkę, aczkolwiek bardzo istotną, ze sobą. Kiedy ją otworzymy, mamy cytat na pierwszym miejscu wybitnego Polaka, marszałka Józefa Piłsudskiego. To są jego słowa. Honor służby jest jak sztandar, z którym żołnierz rozstaje się wraz z życiem. Jeszcze kiedy raz. Mówimy, honor służby? Honor służby jest jak sztandar, z którym żołnierz rozstaje się wraz z życiem. Są to słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, które no, w krótki sposób przybliżają nam, o co chodzi w całym tym honorze, bo każdy wie, no honor. Gdzieś tam każdy wie, o co chodzi, ale nie do końca może. Więc ja przeczytam punkt drugi tego kodeksu. Honor żołnierza zawodowego to postawy i działania, które znamionują uczciwego i prawego człowieka. Jest źródłem jego czci oraz moralnych wartości środowiska zawodowego. To się też bezpośrednio z tym mundurem wiąże, o którym przed chwilą mówiliśmy, tak? Bo jeżeli człowiek szanuje samego siebie, no to szanuje swój wygląd zewnętrzny. Nie wygląda byle jak. Jeżeli człowiek respektuje pewne wartości, jest uczciwym i szanowanym w społeczeństwie człowiekiem, którym można polegać, no to tutaj właśnie w tych dziedzinach jest mowa o godności i o honorze żołnierza. Bardzo się cieszę, że pan przyniósł tę książeczkę o honorze żołnierskim, gdyż jest ona znakomitą puentą naszej dzisiejszej trzygodzinnej audycji. Ja tę puentę wygłoszę. Ona tutaj padła przed chwilą. Biorę okulary, żeby było poważniej. Honor służby jest jak sztandar, z którym żołnierz rozstaje się wraz z życiem. Powiedział Józef Piłsudski. Tymi słowami kończę dzisiejszą audycję. Moimi gośćmi byli porucznik Radosław Hojna Abarszan. Dziękuję serdecznie. Podporucznik Sylwester Kmak. Dziękuję. Starszy kapral Dawid Sujka. Dziękuję. Wszyscy z 10. Brygady Logistycznej w Opolu oraz gościnnie redaktor Krzysztof Dobrowolski z Radia Opole. Uczestnik misji wojskowej w Czadzie. Spocznij. A z państwem żegna się Zbigniew Górniak i dziękuję także naszemu realizatorowi, który czuwał nad tą audycją, Arkadiuszowi Czyżewskiemu. Do usłyszenia. Polska Armia.